Jestem dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Pandemia, sytuacja, epidemiczna, w którą mamy obecnie do czynienia, no znacząco wpłynęło na funkcjonowanie strażaków. Po pierwsze, zmienił nam się system pracy, to znaczy mamy większą ilość zmian. Nie możemy się w żaden sposób kontaktować między sobą, to znaczy z innymi zmianami, z innymi strażakami, tak żeby ograniczyć to ryzyko zarażenia do minimum. Życzyłbym, żebyśmy wyciągnęli naukę z tego czasu i starali się wyciągnąć jakieś pozytywne rzeczy. To znaczy przewartościowali nasze życie, to znaczy zauważyli, że pogoń za pieniędzmi, karierą, to nie są te wartości, są to wartości ulotne, że w życiu liczą się inne rzeczy, takie jak rodzina, miłość, najbliżsi. Przede wszystkim oczekuję powrotu do normalności. No, chcielibyśmy znowu móc przyjść do jednostki, normalnie przywitać się z naszymi kolegami, z naszymi przyjaciółmi. Chcielibyśmy spotkać się poza służbą w szerszym gronie. Ludzie jako ogół społeczeństwa mogą nam pomóc poprzez wsparcie. Poprzez wsparcie, które tak naprawdę czujemy każdego dnia. Czujemy to ciepło, z którym się zawsze spotykamy przy interwencjach, przy spotkaniach z mieszkańcami Krakowa, czy szerzej Małopolski, czy wszystkimi obywatelami naszego kraju. Razem silniejsi, zjednoczeni przeciwko koronawirusowi.